Łazienka, chodzinka dzisiaj. No to jest radia, Tok FM, to jest po prostu fatalne, no po prostu fatalne. Takie dziadostwo, że ja mi się wstydziła puszczać tego samego. Z wszystkimi tymi predyspozycjami, czy pracą, systematycznością, pasją, taką, takim poświęceniem w sensie wykonania zadania, bo muzyka i to, o czym pani mówiła wcześniej, tego uczy. I ćwiczenie na skrzypce. Tak. To znaczy na pewno tak, ale ja sądzę, że w ogóle to były czasy, złote czasy reklamy, tak dzisiaj o tym mówimy. Lata 90. to był w Polsce absolutny wybuch. Wcześniej nie było nic, tylko ojciec prać, a potem zaczęły się wszystkie agencje reklamowe. Najpierw te sieciowe, później te, które bardzo standardowo działały, a później te polskie pierwsze. Była wtedy taka grupa 66. Nawet, przepraszam, bo powinnam tutaj wymienić wiele, ale no tak, ale, no, nawet nie jestem w stanie tego spamiętać, więc te lata 90. dla ich środowiska i dla mnie też, no to było ogromną trampoliną, ale wtedy faktycznie, ponieważ ja się czułam najlepiej w dźwięku i z drugiej strony niewiele osób, z producentów nawet, ten dźwięk i te aspekty rozumie. Wiele osób po prostu nie ma słuchu albo no, dużo lepiej się czują za kamerą, czy też z materiałem obrazowym niż filmowym, niż dźwiękowym. Ja trafiałam do różnych studiów, robiąc, nadzorując, czy też biorąc udział w tworzeniu reklam. No i prawdę mówiąc, ja nie znalazłam takiego miejsca i trochę mnie to dziwiło, że to jest tak odpuszczone. Że tam nie ma, że jakby te studia dźwiękowe nie nadążają poziomem i tym wszystkim za dźwiękiem, za obrazem. Aha, no tak. Za obrazem, który idzie do przodu, gdzie są kupowane super sprzęty. W dźwięku tego nie ma. W dźwięku tego nie było. Tak ubogo w każdym razie. Było ubogo, one były przaśne, to były jakieś studia w piwnicy. Ja sobie wtedy od razu powiedziałam, że absolutnie jak zrobię jakieś swoje pierwsze studio, to nie będzie w piwnicy, w związku z tym było na poddaszu, to w zasadzie nie miało, nie było wielkim upgrade'em, umówmy się. Ale było to po macoszemu traktowane. Dlatego jak zrobiłam reklamę przez przypadek, trafiłam do Bartka Putkiewicza, którego nie widziałam przez wiele lat. On był reżyserem dźwięku po Akademii Muzycznej. Byliśmy kolegami ze Szkoły Namiotowej i z Akademii Muzycznej. Później nam się kontakt urwał i wróciłam do niego, ponieważ Maciej Dejczer, reżyser, który reklamową realizował wtedy, powiedział, że jest taki bardzo dobry reżyser dźwięku i on właśnie z nim chce robić. No okej, no to możemy tam pójść. I poszliśmy do studia w piwnicy na ulicy Irsowej, w którym siedział bez okien Bartek. I zrobiliśmy tam udźwiękowienie i w ten sposób, no jak gdyby wzruszona tym, że nie widzieliśmy się tyle lat, dużo żeśmy czasu spędzali nad tym, jak to wszystko wygląda, jak ten rynek funkcjonuje. No i naturalnie po jakimś czasie ja przyszłam do niego i do jego siostry, bo Barteza siostra też, Agnieszka Putkiewicz, jest świetnym reżyserem dźwięku i doskonale zajmuje się oprawą muzyczną. Jest to mega utalentowana dziewczyna, kobieta sukcesu, 100%. I zaczęliśmy rozmowy. W rezultacie tych rozmów powstało studio dźwiękowe. W 1999 roku w grudniu zrobiliśmy pierwszą reklamę BZU na naszym poddaszu na ulicy Zielonej 18, chyba już nie pamiętam. Pamięć. A kiedy pojawił się pomysł, żeby stworzyć butik postprodukcyjny? To był kolejny etap. Café Olé już wtedy bardzo mocno na rynku działało. Postanowiliśmy w pewnym momencie się rozwijać i ja wpadłam na pomysł, aby Café Olé dołączyć do studia postprodukcyjnego zajmującego się obrazem. To było tak, że na rynku polskim absolutnie nie było wtedy takiego studia postprodukcyjnego, które miałoby pod jednym dachem dźwięk. Mnie to bardzo dziwiło. Te studia dźwiękowe... Wydawało się oczywiste. Tak, bo to się wydawało oczywiste. Ja chciałam, żeby Café Olé miało oczywiście klientów z całego rynku. I ten ruch się wydawał trochę ryzykowny, bo skazywaliśmy się na współpracę z jednym domem postprodukcyjnym, ale taki ruch wykonaliśmy. Wtedy połączyliśmy się z adresem, z Orką, bo nadal to są do dzisiaj dwie funkcjonujące oddzielnie firmy, ale Café Olé wtedy przeniosło się do Orki. No i to był taki mój ryzykowny, prawdę mówiąc, krok, ale Bartes wszedł to razem ze mną i nawiązaliśmy stałą współpracę z Jackiem Kulczyckim, właścicielem Orki, a wcześniej oczywiście wraz do dzisiejszego dnia właścicielem studia filmowego Oto. No i staliśmy się partnerami w tym przedsięwzięciu, wtedy Café Olé bardzo mocno się rozwinęło. Czyli rozumiem, że wtedy połączyły się te firmy. To znaczy one się nie połączyły, chociaż... tylko adresem. To znaczy w budynku, w którym mieściła się Orka, przy Puławskiej 465, daleko w stronę Piaseczna, to był taki budynek bardzo nowoczesny, piękny,
profesor Staniszkis go zaprojektowała, doskonale znana pewnie warszawiaką bryła. W tym budynku mieściło się orka na pierwszym piętrze, a na parterze mieściło się kafole. Funkcjonowały te firmy oddzielnie, ale jeżeli ktoś chciał przyjść z postprodukcją, to mógł pod jednym dachem, nie wychodząc z tego budynku, zrobić i dźwięk, i obraz, i na koniec wypuścić jeszcze wtedy kasety emisyjne, bo dzisiaj są to pliki. Rozumiem, że po skrzypcach, po muzyce odkryła Pani film, odkryła Pani dźwięk i to jest Pani pasją życiową, teraz wszystko to, czym się Pani zajmuje. A ma Pani jakieś tęsknoty, marzenia, takie na przykład za sielskością, za takim spokojnym stylem życia, za na przykład, no mam, dowiedziałam się, nurkowaniem? Mam marzenia, oczywiście marzenia ma każdy. Ja jeszcze tylko powiem, że po tym jak Café Olé przyłączyło się do Orki, wszystkiego było mało, bo mi w życiu głównie jest mało. Mało się dzieje i się trójka nudzę. Trójka dzieci, doba ma 24 tak, godziny. Ale ma zdecydowanie za mało, bo może było upchnąć więcej. Potem Warszawa, potem marzenia o tym, no, żeby znowu być pod poleję. Warszawą. Bardzo się tym denerwuję, że muszę spać za te 7-8 godzin, bo inaczej się źle czuję. Jest to dla mnie zdecydowanie za długo. Snu, za mało aktywności. Założyliśmy Expresso. Wpadłam na pomysł, żeby założyć mały butik, w którym dźwięk i obraz razem funkcjonuje i do Expresso do dzisiaj świetnie prosperuje, więc jednym z moich marzeń jest to, żeby Expresso coraz więcej, szybciej, lepiej funkcjonowało. No jest jeszcze Orka, jest Café Olé, ale chyba dlatego dla równowagi od czasu do czasu pojawia się takie wielkie marzenie. To znaczy jak jestem na wsi albo jak jestem w takich miejscach związanych z naturą, z lasem, no to myślę sobie, że wybuduję stajnię. Taką dużą i będzie tam dużo koni i na pewno będę hodowała te konie. Generalnie oczywiście kończy się tylko na tym, że z moją córką Manią jeździmy sobie raz w tygodniu konno. Raz na jakiś czas wyjeżdżamy za Warszawę. No ale ostatnio właśnie sobie pomyślałam, że zamiast kupić konia, to może kupimy stajnię. Chociaż nie mam na to pieniędzy, ale bym bardzo chciała i może się jakoś to uda zrobić. I to wszystko w ciągu 24 godzin każdego dnia. Dla mnie ta baba jest debilką po prostu. Konno, konno, konno. Ty się puknij, durna baba, w łeb. Konno, 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 puknij się w łeb. Współpracują z nami, jesteśmy w stanie razem tak ułożyć tą pomoc, żeby ona dobrze działała. Drodzy Państwo, tu mówię do moich gości w studiu, podajcie jeszcze kontakt do siebie, ale chciałabym, zanim powiecie kontakt, a macie na to dwie minutki, to powiedzcie mi, bo ujęło mnie w Waszej nazwie prorok, że jesteście hospicjum proroka Eliasza. Skąd ten Eliasz? Na terenach, na których my działamy, żyją katolicy, prawosławni, troszkę mniej protestantów, mamy, tak jak mówię, Tatarów polskich. Dla nich wszystkich Eliasz jest ważną postacią z Biblii i to jest prorok, który jest jakby znany każdej osobie, o której będziemy mówili, że jesteśmy hospicjum proroka Eliasza. Mnie ujął dlatego, że Pan Bóg jego siłę pokazał mu wtedy, kiedy był naprawdę słaby, tak. Kiedy potrzebował, żeby jakiś ptak przyniósł mu kawałek chleba, żeby gdzieś przeżył. Było. Tak? Weź jedz. Tak, więc jakby to jest też niebywałe i my też to widzimy, bo to, co dostajemy od naszych podopiecznych, to ogromny taki dar, który mimo tej swojej słabości, tej takiej biedy, trudu odchodzenia, umierania, są w stanie dać. Są przesilni i przebogaci też tym wszystkim. Też was umacniają, wasze tak, misje pewnie, tak? To teraz o konkretach. To, chociaż to też był konkret. To też był konkret, całym szacunkiem. Ale oczywiście, ale teraz o tym... Księga Królewska, proszę poczytać, tak. Gdyby ktoś zamiast sobie pomagać, to oni sobie już dokuczają. Jest też taka historia, że opieka paliatywna to od łaciny palium, a prorok Eliasz, wznosząc się do nieba, zostawił swojemu uczniowi Elizeuszowi płaszcz. I właśnie my tym płaszczem otaczamy swoich naszych pacjentów. Takie te piosenki z Radia FM to mogą mnie nawet wybudzić. Zachęcamy do kontaktu z nami. Że ja drodzy Państwo, nie zasnę, bo telefon komórkowy 511-878-881 i telefon stacjonarny 85
jakiś czas. No nie mogę, po prostu nie mogę. Mam taki układ, strony że bym nie zasnęła, a się szybko budzę nawet, gdybym stała. A jeszcze tylko bardzo chciałam takie, pozdrowić naszych takie piosenki. Podczas ludzie na dzień i noc i tańczą i przez 100 lat i tańczą i tańczą. Ja wiem, no lepiej może się urodzić. Jakoś tak później i całkiem nie znać. No ale znać i powtarzać w kółko to samo. No nie wiem jak pięknie by zaśpiewała, nie wiem do jakiej perfekcji ta by doprowadziła swoją folię. To jest obrzydliwe, obrzydliwe. Niech Państwo wrócą do melodii. Andy Warhol to se wraca na Andy Kubiak. Jaka piękna muzyka, piękna muzyka ze Szwecji a la Finlandii. Tak, piękna muzyka ze Szwecji a la Finlandii. No. Powiedziała, żeby brać tę muzykę, Piękna muzyka, Sławomirę Drozd-Korowaj, również pielęgniarkę oraz panią wspaniała, wspaniała muzyka. Wawrzeniuk, która jest od, jak to powiedzieć? Strony administracyjnej. Od administracyjnej, ale też dba pani o to, żeby hospicjum też było słychać w różnych urzędach, szkołach, instytucjach i tak dalej, tak? Dziękuję państwu bardzo serdecznie. I do jakiegoś usłyszenia jeszcze. Zapraszam państwa. Miło się rozmawiało. Może mój kaszel przerwał w pewnym momencie, ale to przeziębienie jesienne. Przepraszam państwa za to. Dziękuję bardzo ojcu Witoldowi za realizację programu. Pierwszy raz dzisiaj w audycji dla chorych, ale zupełnie dobrze, ojcze. Się nam chyba współpracowało, co? Szczęść Boże państwu wszystkim na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot, a powiem już, że za tydzień będziemy rozmawiać o życiu i śmierci. Taką eschatologiczną audycję będziemy mieli. Bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie. Szczęść Boże państwu. Nie lubię jak takie coś, puszcza jest 14:02, 14:03, zamiast być razem z ludźmi, to oni nadają jakieś gówno po prostu. Taki Tadzio żył, był w Anglo-Ameryce, Białystok, dawno umarł, to mówi, że przecież te dziady z Warszawy, to oni puszczają muzykę sobie, tam mają jakieś dyskusje, i robią nie wiadomo co, piją wódkę, żrą kurczaki i seks uprawiają. A tutaj puszczają staśmy, no bo przecież to było i modne, a jest takie łatwe. Puszczają byle co, a robią co innego, tak? To są te żydowskie podziały, także widzicie państwo. Realizuje się pazerność, realizuje się chciwość. Podziałów, że dla Ciebie Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. My jak powtarzamy coś, to edukacyjnie, żeby coś powiedzieć, czy wypowiedzieć do końca. Drodzy Państwo, jest godzina 14:04. Zapraszam teraz do naszej popołudniowej modlitwy liturgicznej. Tak. Cztery po, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Proszę być koniecznie z nami.
Podczas akcji charytatywnej udało się zebrać ponad 1 100 000 złotych. Biskup dziękował nie tylko za pieniądze, także za wsparcie moralne. Wiedząc, że jakiś brat czy siostra o mnie myślą, martwią się i modlą, nie mogę sądzić, iż jesteśmy jakąś mniejszością opuszczoną przez wszystkich. Wierni nie mieli wątpliwości, że trzeba pomagać potrzebującym w Syrii. Bardzo szlachetny cel. Wiadomo, każdy z nas, chyba każdy chrześcijanin stara się w jakiś sposób pomóc. Ten, co jest w stanie finansowo, to da na tacę, zrobi przelew, ten, co nie, no modlitwą. Fajnie, że Kościół się włącza i nam przy widać było, że ta pomoc istnieje. Finał akcji o 18:30 w katedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Do 27 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi w środkowej i południowej części Wietnamu. Ponad 20 osób uznaje się za zaginione. Zniszczenia przyniósł tajfun, który wczoraj dotarł do Wietnamu. Po przejściu tajfunu uszkodzonych zostało 40 tysięcy domów. Ponad 600 zawaliło się. Synoptycy prognozują, że obfite opady deszczu potrwają aż do wtorku, co może przyczynić się do jeszcze większych powodzi. Tymczasem w tym tygodniu w miejscowości Da Nang w Wietnamie odbędzie się szczyt państw APEC, wspólnoty gospodarczej Azji i Pacyfiku, w którym udział wziąć mają m.in. przywódcy Chin, USA i Rosji. Miejscowość także ucierpiała podczas przejścia tajfunu w oczyszczaniu terenu. Udział bierze wojsko i mieszkańcy miasta. W całym Wietnamie z terenów zagrożonych zalaniem ewakuowano już ponad 30 tysięcy osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Jest przeważnie słonecznie i dość ciepło, tylko w Wielkopolsce, Lubuskiem i Zachodniopomorskiem przebywa chmur i tam możliwy deszcz. 15 stopni na termometrach w Małopolsce i na Podkarpaciu, 12 na Mazowszu, 9 na Suwalszczyźnie. Wiatr przeważnie jest słaby i umiarkowany na południu i południowym wschodzie, silniejszy. W rejonach podgórskich wieje halny w porywach do 75 km na godzinę. W Sudetach i Karpatach silniejszy wiatr do 110 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Mateusz Maranowski. Dobre informacje z pogody, słońce, mimo jesiennej aury, ale też dobre informacje płyną z Niemiec. Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji uznał, że niemiecka telewizja CDF musi przeprosić za nazwanie obozów zagłady z okresu II wojny światowej polskimi. To pierwsze takie postanowienie, które zapadło na terenie Niemiec. Mecenas Lech Obara z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i współpracownicy mówi informacyjnej agencji radiowej, że decyzja sądu jest przełomowa i oznacza, że stacja CDF będzie musiała wykonać wyrok sądu apelacyjnego w Krakowie, który nakazał jej umieścić przeprosiny za nazwanie niemieckich obozów zagłady polskimi. Telewizję pozwał Karol Tendera, były więzień Auschwitz. Nasze racje zwyciężyły. I tutaj bardzo ważne argumenty użył sąd w Koblencji. Otóż wskazał, że pan Karol Tendera, więzień Auschwitz, zasługuje na ochronę zasługuje jego godność, prawo dobrego imienia i to w przestrzeni światowej. CDF zgodnie z wyrokiem polskiego sądu miała umieścić przeprosiny na stronie głównej serwisu internetowego, ale tego nie zrobiła. Zostały one ukryte w jednej z zakładek, były mało widoczne i nieczytelne, stąd walka przed sądem do końca, podkreśla prawnik, dodając, że zdaje sobie sprawę, iż to jeszcze nie koniec batalii. I tu będziemy mieli taki jakby problem już kolejny, ale już nie ten fundamentalny, czy uznawać wyrok, tylko czy to, co zrobili, czyli zamieszczenie gdzieś w głębi, nie na pierwszej stronie i tłumaczenie się, że to względy graficzno-techniczne uniemożliwiły zamieszczenie, czy to jest wyrok wykonany, czy niewykonany. My będziemy twierdzić, że on nie został wykonany. Niemniej już samo postanowienie Wyższego Sądu Krajowego otwiera Polakom możliwość dochodzenia prawdy historycznej na terenie Niemiec. Jak podsumował adwokat, będzie można żądać klauzuli wykonalności do innych wyroków, które zapadły przed polskimi sądami. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że współpraca Polaków i Ukraińców na poziomie lokalnym układa się dobrze. Zaznaczył, że problemy w relacjach polsko-ukraińskich pojawiają się na poziomie centralnym. Szef polskiej dyplomacji w drugim dniu wizyty roboczej na Ukrainie złożył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu obrońców Lwowa oraz przy memoriałach ukraińskiej armii galicyjskiej i ukraińskich żołnierzy poległych w Donbasie. Wczoraj szef MSZ spotkał się ze służbami dyplomatycznymi i środowiskami polonijnymi. Ku mojemu zaskoczeniu oni mówili, że współpraca na poziomie lokalnym układa się dobrze. Wszystkie sprawy polskie są w miarę załatwiane, rozwiązywane.
Więc jestem zaskoczony, dlaczego jeśli Polacy mogą z Ukraińcami żyć, współżyć normalnie, dlaczego na poziomie centralnym pojawiają się te problemy? Kto je organizuje? Kto te problemy w relacjach polsko-ukraińskich wszczyna? Witold Waszczykowski odniósł się do polityki historycznej i blokowania ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie. Szef MSZ podkreślił, że Polska jest gotowa do rozmów, ale teraz ruch należy do strony ukraińskiej. Zaproponowaliśmy również instrumenty, w jaki sposób możemy te kwestie historyczne wyjaśnić, aby one nie wpływały na bieżącą politykę. My mamy doświadczenia z pojednania z innymi narodami. Przecież wielkie krzywdy wyrządzili nam również inni i mamy pozytywne doświadczenie, jak te procesy pojednawcze można zrealizować. Zaproponowaliśmy kilka instrumentów współpracy polsko-ukraińskiej. Czekamy w tej chwili na odpowiedź strony ukraińskiej, aby włączyła się w ten proces pojednania. Minister Waszczykowski, pytany o upamiętnienie miejsc ukraińskich w Polsce, powiedział, że pomniki będą honorowane, jeśli będą stawiane zgodnie z prawem. Natomiast jesteśmy też narodem i państwem, które chce, aby te miejsca uczczenia poległych były zorganizowane zgodnie z prawem polskim. I wszędzie tam, gdzie prawo polskie jest przestrzegane, będziemy zachowywać się zgodnie z polskim prawem. Natomiast tam, gdzie jest prawo polskie nieprzestrzegane, oczywiście nie możemy w dalszym ciągu tych pomników honorować. Szef polskiej dyplomacji złożył także kwiaty przed pomnikiem ofiar zbrodni komunistycznych oraz przed tablicą na murach dawnego więzienia przy ulicy Łąckiego. Wcześniej uczestniczył we mszy świętej w kościele świętej Marii Magdaleny oraz spotkał się z przedstawicielami archidiecezji lwowskiej. Na Jasną Górę pielgrzymują kolejarze. Dziś odbyło się tam spotkanie duszpasterzy kolejarzy, rodzin kolejarskich, pracowników i administracji kolei oraz związków zawodowych. Uroczystej sumie przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. W wygłoszonej homilii hierarcha mówił, że na kolei najlepiej rozumie się, czym jest konieczność pracy w niedzielę i święta. Ponawiam ten apel, który jest dzisiaj czytany w całej Polsce. Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do tych, którzy stanowią o prawie Rzeczypospolitej Polskiej, by bronili prawa do wolnej niedzieli dla każdego, kto w niedzielę nie musi pracować. Jak podkreśla Zbigniew Burnat, chorąży tarnowskiego PKP Cargo, najstarszego kolejarskiego pocztu sztandarowego ze sztandarem z 1923 roku, kolejarze przybywają na Jasną Górę po wsparcie duchowe. To trzeba powiedzieć, że naprawdę tu mamy takie wsparcie duchowe, co nam jest bardzo potrzebne. Naprawdę w naszym zawodzie, który się wykonuje, bo jest to jednak praca ciężka, odpowiedzialna, cały czas w ruchu ciągłym. Pielgrzymkę kolejarzy do Matki Bożej Częstochowskiej zorganizowano po raz 34. Na zegarach godzina 14:12. Warto czytać. Luiza Bebłot, dzień dobry. Dziś w studiu Polskiego Radia 24 goszczę panią Katarzynę Marczewską, tłumaczkę książki pod tytułem Tęsknota. Dzień dobry pani. Tęsknota, autorem jest Gael Faj. To jest francuski raper, młody człowiek, rocznik 82. To jest jego literacki debiut. Książka była we Francji nominowana do wszystkich najważniejszych nagród literackich. Nie zdobyła żadnej, ale czytelnicy oszaleli na jej punkcie. Między innymi polscy czytelnicy, ponieważ Polski Wybór Listy Goncourtów 2016 to jest laureat. Co pani zdaniem polskich i nie tylko polskich czytelników zachwyciło w Tęsknocie? To jest nie tylko laureat Polskiej Nagrody Goncourtów, ale również Nagrody Goncourtów Licealistów i nagrody czytelników NACA, czyli największej francuskiej księgarni, takiej powiedzmy odpowiednika naszego Empika. Książka jest bardzo aktualna. Książka mówi o wydarzeniach sprzed 20 kilku lat, bo to początek lat 90. Rok 93, 94. Ale została napisana jako odpowiedź na zupełnie aktualne wydarzenia. Zresztą można się tego doczytać na samym początku, w prologu, kiedy autor opowiada, jak siedzi, ogląda telewizję i widzi w niej ludzi przybijających do brzegu, których będą traktowali jak inni, jak uciekinierów z piekła.
mówi, opinia publiczna będzie uważała, że te dzieci uciekły z piekła, by trafić do Eldorado. Bzdura. Nikt nie powie o kraju, który w sobie mają. I jest to jego osobista odpowiedź na to, w jaki sposób Europa traktuje uchodźców. Bo jest to dla Europy taka bezkształtna masa, a są to ludzie, którzy przyjechali z własną historią i przyjechali przede wszystkim z własnym krajem. I stąd tytuł. W oryginale tytuł brzmi Petit Pays. To można powiedzieć, że jest to mój kraj, mój ukochany kraj, kraj lat dziecinnych, coś w tym rodzaju. Dlaczego podoba polski mi się ta Wasserman? Polski tytuł brzmi Tęsknota, no, tutaj wydawca zmienił. Przełamuje standardy, ale to jest głupoty myślenia o tym samym przez 100 lat. I o tęsknocie za tym krajem. I o tęsknocie. Czyli, że jest takie te piosenki z FM. Pewnie na pewno nie słucha, oczywiście. Bo jest to książka... Oryginalna kobieta, że to dziecinne tamże, dziecinne. Dorasta w Burundi. Że dziecinne, że tam w Burundi, że to, że tam, że dorasta. Każdy dzień dorasta. Chodzi o to, co z tego nowego wynika, że ona dorasta w tej Burundi. Z rodziną razem, jako dziecko, uciekła przed laty w Rwandę. Gdzie nadaje w ogóle? Nasze radio, Tok FM Euro, Koncita, Barbie Baby, Langstrom, Ekstra, proszę Pani. Narasta ciekawe, agresja, narastają podziały. Zwłaszcza, że jesteśmy na przełomie wieku, XX-XXI wiek. No, nawet już ten wiek XXI jest zaawansowany, bo to 17 rok. 18-19, tak lata lecą, proszę Państwa. Ten chłopiec chce od tego uciec, a my coś tu musimy ze sobą zrobić, bo nie dajemy rady żyć. Nie dajemy rady żyć. Ten narastający ciężkie życie, zadzwonimy do radia ta Zofia Maciowa. Narastająca groza to jest temat tej książki, ale nie tylko, bo to nie jest książka smutna, to nie jest dlaczego jest tak ciężko żyć? Jest to również książka o dlaczego jest tak ciężko żyć? Bardzo szczęśliwym dzieciństwie, spędzanym w ekskluzywnej dzielnicy na strzeżonym osiedlu, bo bohater jest synem tak ekskluzywnie malowała się szminką. Jak się czyta tę książkę, to aż się widzi blokady, piękne zachody słońca. Aż się proszę czuje Państwa, błyszczące, czerwono, na czerwono, czerwona garsonka, spódniczka, krótka, nogi umięśnione, pantofelki, truchłem krokodyla, byle co założyła i ubiegała Zofia Maciocha. Pięknie i wiarygodnie, że wierzy się w tę dziecięcą opowieść i wraz z kolejnymi stronami czytelnik wie, nawet że Wasserman podoba mi się, że ona tę skończy, dziecięcą bajkę przełamuje Kopciuszka, że ona tak nie boi się rozmawiać, książki, proszę Państwa, z dwiema osobami, bo to oni nawet nie muszą nic mówić, już, ale tak się gapią i stwarzają klimat takiego, że dwóch na jednego, dziecka, prawda? Skąd my to znamy, że jak się mówi o bajeczkach, mówi o bajeczkach, to najczęściej, proszę Państwa, bajeczka taka, jak o Kopciuszku, o Sruszku jest znana. No, akurat jeden na jednego. Tak. Także proszę Państwa, ludzie są strasznie prymitywni i teraz naprawdę nie wiem, ile musieliby się uczyć, żeby z tego prymitywizmu wyjść. No zobaczymy, co ona mówi. Cała szkoła Wasserman, proszę Państwa. Szaleje na punkcie jakiejś muzyki. Co ona tutaj dalej nam mówi, ta cała Wasserman. Musimy to przyciszyć. Głupociczki przyciszymy i że o odważnej kobiecie z odważną kobietą pobędziemy mentalnie. Czy nauczyłeś się tak żyć, że twoje dobro zlewa się z czyimś dobrem drugiego człowieka, którego tu nie ma, że może nawet i telepatycznie byś się z nim mogła mieć kontakt, proszę Państwa. Niech ta baba nie gada, bo ona mnie denerwuje. To odwaga. W Tertoriach i Komuniones Mikołaja Zieleńskiego. Polska miała w tym czasie żywe kontakty kulturalne z Włochami. Przez 3 lata gościem króla Zygmunta III był Luca Marenzio,
To słynny madrygalista, zwany najsłodszym łabędziem włoskiej muzyki. Kapelmistrzami kapeli królewskiej byli znani włoscy muzycy. Na przykład Asprilio Pacelli, niegdyś kapelmistrz przy kościele świętego Piotra w Rzymie, czy Giovanni Francesco Anerio, dyrygent kapeli w katedrze laterańskiej. Odważna kobieta. W Polsce tworzyło też wielu znakomitych, odważna wybitnie kobieta, utalentowanych rodzimych twórców. I że ona jeden niczego z nich się był boi. Adam Jarzębski, pierwszy w Polsce twórca gdyby reprezentujący w pełni nowy, w ogóle, barokowy styl. Tak FM, Euro, Concita, bardzo wcześnie przeniknęła do Polski, Extra. Najbardziej reprezentatywna forma odważna muzyki baroku. Widzicie Państwo, u nas opera, pada to słowo langstrum, zwana, czyli że może nie kopciuszek, prawda? Bo to Królewicz w Europie Władysław, to syn Zygmunta III tak, Wazy, no, ta langstrum nadleciała na tę Europę, nad Polskę. Langstrum. Świadkowie Jehowy nadlecieli w roku 1905 nad Polskę. W Polsce Biblii nie było, w Polsce Biblii nie ma, w Polsce Biblia nie modna, a Świadkowie Jehowy w XX wieku przebyli. Władysław tak, podjął tak, plan stworzenia na dworze warszawskim teatru operowego. XX wiek, początek XX wieku, przebyli i zaczęli głosić. Roku. No, 100 lat Władysław IV, wielki miłośnik Świadkowie sztuki dramatycznej, Jehowy, po wstąpieniu na tron w 1632 roku urzeczywistnić mógł swój plan stworzenia na dworze teatru operowego, zaznaczmy jednego z pierwszych w Europie poza Włochami. Na uroczyste otwarcie Królewskiego Teatru wykonano operę La Fama Reale Piotra Elerta. Był to muzyk kapeli Władysława IV. Pochodził z Fromborka. Wiemy, że grał w kapeli królewskiej na skrzypcach, a później był też sekretarzem królewskim. Na dworze Władysława IV wielkim uznaniem cieszył się Marcin Mielczewski. Muzyk łączący ogromny talent z gruntowną znajomością języka dźwiękowego baroku. O jego życiu wiemy niewiele. Nieznana jest data jego urodzin. Pierwsza pewna data to rok 1632, kiedy ochrzcony został jego syn Stanisław. Inna wzmianka pojawia się w 1639 roku. Wówczas Mielczewski jest wymieniony jako członek kapeli Władysława IV. Adam Jarzębski, wspomniany już twórca, wymienia Mielczewskiego wśród najwybitniejszych kapelistów Władysława IV i podkreśla jego kwalifikacje kompozytorskie. W 1644 lub 1645 roku Mielczewski przeniósł się na dwór brata królewskiego, Karola Ferdynanda, biskupa płockiego, gdzie objął stanowisko kapelmistrza. Tutaj też warto podkreślić, że Kościół utrzymywał wówczas pozycję największego mecenasa sztuki. Biskup Królewicz miał jeden z najlepszych zespołów muzycznych w ówczesnej Rzeczypospolitej, złożony z wirtuozów włoskich oraz muzyków polskich. Mielczewski swą funkcję pełnił do końca życia, jednocześnie nie zrywając kontaktów z dworem królewskim. Z pewnością nie prowadził osiadłego trybu życia, ale odbywał wiele licznych podróży z biskupem. Zmarł w 1651 roku w Warszawie. Marcin Mielczewski był najbardziej znanym w Europie polskim kompozytorem XVII wieku. Jego utwory znano w różnych ośrodkach niemieckich, w Danii, także w Gdańsku, na Śląsku, ponadto na Morawach, Słowacji, na Ukrainie, w Rosji i prawdopodobnie także w Paryżu. Kilka lat po śmierci kompozytora w zbiorze najsławniejszych włoskich i innych autorów Havemana, wydanego w Jenie w 1659 roku, zamieszczony został solowy koncert kościelny Mielczewskiego – Deus in nomine tuo. Wiemy, że o kompozycję Mielczewskiego zabiegali książęta niemieccy
i patriarcha moskiewski Nikon. Rękopisy dzieł Mielczewskiego znajdują się w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie, ale także w Berlinie, w Paryżu, w Kromieryżu na Morawach czy Wilnie. Rzeczywiście sława Mielczewskiego sięgać musiała daleko, bowiem jeszcze w 1687 roku, a więc ponad 30 lat po śmierci kompozytora, pojawia się jego nazwisko jako sławnego muzyka w leksykonie Szachta, Musicus Danicus w Kopenhadze. Jest to rzecz wyjątkowa, tym bardziej, że w tamtych czasach grywano właściwie muzykę powstającą aktualnie i rzadko sięgano do dzieł wcześniejszych. Twórczość Mielczewskiego podzielona jest na dwa odrębne nurty. Kultywował on wciąż jeszcze żywy, zwłaszcza w muzyce religijnej, styl renesansowej polifonii a cappella, to tak zwana prima practica. Sięgał nawet po motywy z chorału gregoriańskiego, ale także pisał muzykę zawierającą wszystkie cechy języka dźwiękowego baroku. To ten drugi nurt, zwany seconda pratica. W kontrapunktycznym stylu renesansowej polifonii utrzymane są msze Mielczewskiego. Rorate, salve sancta parens, in medio ecclesiae czy requiem. Wszystkie przeznaczone na chór męski z altem jako głosem najwyższym. Przypuszcza się, że Mielczewski pisał je z myślą o znanej kapeli chóralnej, jaka działała w Łowiczu. Znajdujemy tutaj długonutowy cantus firmus w basie, przejęty z chorału gregoriańskiego. Największe znaczenie z całego dorobku twórczego Marcina Mielczewskiego, liczącego około 50 pozycji, mają wokalno-instrumentalne koncerty kościelne i instrumentalne kancony. Mielczewski był pierwszym w muzyce polskiej przedstawicielem koncertu kościelnego, który stał się z czasem najbardziej reprezentatywną formą muzyczną polskiego baroku. Koncerty Mielczewskiego odznaczają się bogactwem pomysłów melodycznych i kontrapunktycznych. Na początku koncertów twórca umieszczał zwykle instrumentalny odcinek, zwany symfonią lub sonatą. Jednym z najpiękniejszych koncertów wielogłosowych jest Benedictio et Claritas, utwór na sześciogłosowy chór, dwoje skrzypiec, cztery puzony i basso continuo. Zachował się w Bibliotece Miejskiej w Berlinie. Kompozycja ta, rodzaj krótkiego, uroczystego kantyku, ujęty jest w formę ronda, będącego wyjątkowym zjawiskiem na gruncie dawnej muzyki polskiej. Refren, wykonywany przez chór i cały zespół instrumentalny, utrzymany w masywnej fakturze akordowej, zwraca uwagę wielkim dostojeństwem. Z kolei pojawiające się pomiędzy refrenami kuplety wykorzystują środki techniki koncertującej, a zatem przeciwstawienia głosów męskich i żeńskich. Ponadto przeciwstawienie głosów instrumentom, dialogowanie chórów i ustawiczne zmiany w obsadzie instrumentalnej. Kompozytor wprowadza tutaj także pełną blasku koloraturę, szczególnie popularny środek muzyki barokowej, lubującej się przecież w ornamentowaniu każdego detalu dźwiękowej konstrukcji. Jest to wyraźna paralela do ogromu dekoracyjnych elementów, jakie spotykamy w barokowej architekturze czy poezji. Posłuchajmy zatem koncertu Benedictio et Claritas, Błogosławieństwo i blask. Katalonii
Carles Puigdemont i jego czterech doradców oddało się w ręce belgijskiej policji, informuje rzecznik brukselskiej prokuratury. Poszukiwani, mimo wezwania, nie stawili się 3 dni temu na przesłuchaniu przed hiszpańskim Sądem Najwyższym. Europejski nakaz aresztowania został wydany przedwczoraj. Hiszpańska prokuratura zarzuca byłemu premierowi Katalonii i jego ministrom rebelię, działalność wywrotową oraz sprzeniewierzenie środków publicznych. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówi, że współpraca Polaków i Ukraińców na poziomie lokalnym układa się dobrze. Zaznaczył, że problemy w relacjach polsko-ukraińskich pojawiają się na poziomie centralnym. Minister Waszczykowski odniósł się do polityki historycznej i blokowania ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie. Szef MSZ-u podkreślił, że nasz kraj jest gotowy do rozmów, ale teraz ruch należy do strony ukraińskiej. Zaproponowaliśmy kilka instrumentów współpracy polsko-ukraińskiej. Czekamy w tej chwili na odpowiedź strony ukraińskiej, aby włączyła się w ten proces pojednania. W drugim dniu wizyty na Ukrainie szef polskiej dyplomacji złożył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu obrońców Lwowa, także przy memoriałach ukraińskiej armii galicyjskiej i ukraińskich żołnierzy poległych w Donbasie. Prawo i Sprawiedliwość ma zaprezentować wkrótce kandydatów na prezydentów miast, w tym Warszawy, zapowiada wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Jak dodaje, PiS bierze w stolicy pod uwagę start wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego oraz marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Polityk nie chciał podać konkretnego terminu prezentacji kandydata PiSu na prezydenta stolicy. Małopolskie gospodarstwa agroturystyczne rozpoczynają kampanię promocyjną za granicą. Chodzi o sieć wyspecjalizowanych obiektów znajdujących się na szlakach turystycznych, w tym Małopolska Wieś w Siodle czy Małopolska Wieś dla Dzieci. Turyści z innych krajów coraz chętniej wybierają tego typu miejsca wypoczynku, szczególnie gdy w ofercie poza noclegami i wyżywieniem są dodatkowe atrakcje, mówi dyrektor sądeckiej organizacji turystycznej Bożena Srebro. Turyści zagraniczni, którzy odwiedzają Małopolskę, w drugiej kolejności po hotelach wybierają właśnie gospodarstwa agroturystyczne. Każdy oczekuje oferty skierowanej do swoich potrzeb, albo przyjeżdżają z dziećmi, albo chcą aktywnie czas spędzić na koniach, albo chcą w urokliwych miejscach wśród bardzo fajnych klub. Chcą oni pewne tradycje, pewne obrzędy, pewne obyczaje, a przede wszystkim kulturę wiejską poznać. Taką prawdziwą Polskę. I w związku z tym chcemy, żeby oni się czuli jak najlepiej w naszym regionie. Jutro katalogi ofert gospodarstw agroturystycznych mają pojawić się na targach turystycznych w Londynie, a pod koniec miesiąca w Barcelonie. W przyszłym roku będą rozprowadzane m.in. na targach w Moskwie, Berlinie i Madrycie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach godzina 14.32. Gość Polskiego Radia 24. Pierwszy raz wchodziłem do studia dzisiaj po godzinie 10:00, obiecałem, że będzie rozmowa o diecie i teraz spełniam przedwyborczą obietnicę. Moim gościem jest dr Michał Mularczyk, kardiolog interwencyjny i dietetyk. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie doktorze, dieta na jesień musi się zmienić, znaczy w ogóle zmiana pory roku to zmiana żywienia. Słuchacze na szczęście tego nie widzą, ja zamieniłem telewizję na radio, nie widać, że jestem kiepsko odżywiony, więc rady będą także kierowane do mnie, więc będę pytał także w swoim imieniu, więc zadam pytanie, wydawca mi już mówi, żebym powiedział, co dzisiaj jadłem, absolutnie na to się nie godzę. Pierwsze pytanie, panie doktorze, co się zmienia w metabolizmie człowieka, jeżeli chodzi o zmianę także pory roku? No dobre pytanie, bo to, że tak powiem, wytłumaczy, jak zrozumiemy, co się w człowieku zmienia, dlaczego zmienia się żywienie. No bo się mówi, że się podjada więcej, bo się zmienia pora roku, żeby zachować ciepło. Czy to jest prawda? To, co obserwuję wśród pacjentów też szczupłych, bo takich też posiadam. Ja do nich nie należę. To sami nawet ci szczupli, już o tych mniej szczupłych nie wspomnę, mówią, że rzeczywiście się pojawia się chęć na zjedzenie coś o większej zawartości smaku słodkiego. Jak popatrzymy na zwierzaki, które no, większość ssaków przesypia oprócz nas, to zima, w związku z tym no, magazyn, jak przesypia, to musi mieć magazyn energii. W związku z tym magazynuje energię. I to się dzieje, to samo się dzieje z nami. Czyli nasz metabolizm wraz ze skróceniem się dnia i ze zmniejszeniem temperatury kieruje nasze tory na ułatwiane magazynowanie. No, kiedyś w rozwoju Homo sapiens i było tak, że no, to ta zima to był
kiepski, kiepski czas i trzeba było rzeczywiście przetrwać, w związku z tym trzeba było najpierw ten magazyn załadować, a potem to w miarę bezpiecznie rozładować. Ssaki sobie z tym lepiej radzą, dlatego że większość z nich wytwarza witaminę C. Jest to taka witamina, która oprócz, jak mówi się, na przeziębienie, prawda, bo ona rzeczywiście poprawia odporność, ale ma jeszcze bardzo wiele innych funkcji. Między innymi budowa kości, bo pilnuje, jak to ma być budowane, uszczelnienie naczyń, czyli ma mnóstwo funkcji, jest antyoksydantem, czyli coś, co nam jest bardzo potrzebne, a w diecie zimowej jest mało. Na to musimy zwrócić uwagę. Zwierzaki sobie radzą, boją, produkują, a my jakiś w czasie rozwoju tego homo sapiens żeśmy zatracili tę umiejętność i tego nie umiemy zrobić. Gdybyśmy takiego, nie wiem, miśka, nie wiem, niedźwiadka zmniejszyli do naszych rozmiarów albo psa powiększyli, to by się okazało, że oni wytwarzaliby przy naszej masie około 2 gramów witaminy C dziennie w poczuciu zdrowia. Czyli nic się nie dzieje, żyją sobie normalnie swoim życiem. Jeżeli to zapotrzebowanie wzrośnie, a wzrośnie przy przeziębieniach, przy chorobach różnych, przy stresie, to one są w stanie sobie to wytworzyć, my nie. I zaczynamy szukać tych rzeczy. Jeżeli nie jest zepsuty ośrodek głodu, to nas skieruje w kierunku potraw, które powinny przynajmniej zawierać tą witaminę C. Z tym jest różnie, o tym możemy też jeszcze pogadać. Czyli zmieniają się hormony w kierunku magazynowania. Wraz z magazynowaniem, niestety, i pojawiającą się nadwagą, pojawia się większa chęć na magazynowanie. Dlatego, że pojawiają się takie zaburzenia w metabolizmie cukru, że potrzebujemy zjeść coraz więcej cukru. Dlaczego? Dlatego, że jak zjemy coś słodkiego, pamiętajmy, że chleb to też jest słodycz, bo mało osób o tym wie. I zakłada się generalnie w ogromnej większości z cukru. To musimy na impuls zjedzanego cukru wydzielić insulinę, hormon, który wprowadza to, cośmy zjedli w tkanki, w mięśnie, w mózg, tam gdzie trzeba. I podczas tycia niestety nam te mechanizmy zaczynają się troszkę rozregulowywać. U sporej części osób wydzielimy za dużo tej insuliny, w związku z tym ten cukier zanadto spadnie i będziemy szybciej głodni. To są takie mechanizmy, które nas jakby zaczynają się same napędzać. Powikłaniami najczęstszymi nadwagi i otyłości jest nadciśnienie tętnicze, które się u pacjentów częściej pojawia zimą. Wręcz ja miałem takich, którzy brali leki tylko jesienią, zimą, wiosną, latem ustawiali, no bo im się samoczynnie wraz ze spadkiem masy ciała takim fizjologicznym się regulowało, zmniejszało. Tak samo z cukrami. Część pacjentów bierze więcej leków zimą, mniej leków przeciwcukrzycowych, mniej latem. Czyli mamy, że tak powiem, okoliczności przyrody, które nas do tego popychają. My niestety przez większość roku też nie odżywiamy się najlepiej, prawda? Nawet jeżeli w wakacje mamy dostęp do dużej ilości warzyw, owoców, to jednak pójdziemy sobie do smażalni na rybkę, potem do kolegi na grilla, ten grill to tam był biedny, ale to piwko będzie i parę innych jeszcze rzeczy. W związku z tym tyjemy w ciągu lata, bo dużo osób tyje, potem nakłada się na to tycie jesienne przed zimą, bo tak ssaki mają. Chudniemy, powiedzmy, to co mieliśmy schudnąć na wiosnę, ale to letnie nam zostało. I tak co roku zwiększamy jakby tycie, czyli mamy te przewlekłe tycie i na to nakładamy jeszcze tycie jesienno-zimowe. Tu zaczynają się nakładać mechanizmy, bo też u Was kiedyś byłem, a propos zawałów serca, to jest bardzo ważne, że też rośnie ilość zawałów serca jesienią. U młodych ludzi, tak? Też u młodych, także to jest rzeczywiście, tych mechanizmów jest wiele. Tu się jesienią nakłada na zawały serca taki mechanizm jeszcze i zimą, mechanizm skurczu naczynia, że jak bierzemy wdech z zimnym powietrzem, to ten jakby element zimny najpierw przychodzi na oskrzela, a potem przychodzi na naczynia wieńcowe i jest kurcz naczynia. I nawet bez większych zmian miarzystowych możemy, pacjenci mogą mieć, odczuwać dolegliwości. Także niestety, jeżeli nie będziemy się trzymać w ryzach, nie będziemy wiedzieli, co robić, to zaczniemy iść powoli w kierunku właśnie tak zwanego zespołu metabolicznego, czyli nadciśnienie, otyłość, stany przedcukrzycowe, cukrzyca, miażdżyca, czyli zawał serca, udary mózgu, niedokrwienie nóg, to amputacji. Może to się raczej nie dzieje w ciągu jednej zimy, oczywiście jesieni, ale pracujemy na to cały rok. W związku z tym
Tak się jakby pytanie powstaje, co możemy jeść, żeby temu przeciwdziałać. To o tym za chwileczkę, bo każda dieta wiąże się oczywiście z tym, że ile kalorii. Kalorie to jest najczęściej odmieniana przez wszystkie przypadki. Dobrze, panie redaktorze, co to jest kaloria? Proszę podać mi definicję. Ach, ja z fizyki byłem kiepski, ale wydaje mi się, że jest to jednak jednostka fizyczna, a nie taka jednostka energii. Bo bardzo często my uważamy kalorie jako jakieś zbierające się kilogramy. Prawda? A to jest jednostka energii. Pierwsza definicja kalorii była taka, że jest to ilość energii potrzebna do podgrzania 1 grama wody, 1 kilokaloria oczywiście, o 1 stopień między 14,5 a 15,5 stopnia pod ciśnieniem 1 dewagacje faryzejskie, bo i to no, widać, że żywienie ma na gotu wspólnego. Kilo kapusty będzie miał jeszcze taką rzecz, na przykład, że jeżeli zjemy makrelę, która się składa z białka, jaka jest ci białko potrzebna. Jest budulcem. Nic nie trzeba. Wchodzi raczej nic w skład. Nie trzeba. Budowania naszych komórek, a nie spalania. Spalone białko będą nie się porównywać, że ten je, a że ten w hotelach je, a że ten w McDonaldzie je, a że ten w Mercedesie je, a że ten tu je, a że ten na bankietach je. Ale one też nie powinny przechodzić no to dlatego zaczęli chodzić na te wernisaże i wyjadać za Polski, włącznie z bezdomnymi, dlatego tak się Warszawa kłóci i z tej biedy swojej i głupoty zarazem podziału nie może dać sobie rady. Czyli rozkurczające naczynia, czyli przeciwdziałające otyłości, cukrzycy, nadciśnieniu takim chorobom. Aby a druga cukrzycy się pozbyć, tych pasów idzie w kierunku żeby cukrzycy nie było, szczególnie no to mózgu, są to metody. Ważne. To trzeba mieć czyli po prostu łeb jak szlep. No nie za bardzo. Z kolei w drugą stronę. Jeżeli popatrzymy, że ale rozwój, studia że przeszkadzają. No. Którym powinno się szczególnie u cukrzyków posługiwać, no bo on pokaże nam, jak wzrośnie stężenie cukru we krwi po spożyciu danego pokarmu. Zgadzam się, ale tutaj akurat liczenie kalorii będzie lepsze, dlatego że indeks glikemiczny jest ślepy na fruktozę, a w takim przeciętnym jabłku mamy połowę fruktozy i glukozy. I indeks glikemiczny nie wykryje wzrostu cukru zwanego fruktozą, który bywa coraz częściej oskarżany, że jest jeszcze gorszym niż glukoza. Dobrze, ale jeżeli skoro nie zwracamy uwagi na kalorie, to w takim razie powinniśmy zwracać uwagę na co? Po prostu na to, co jemy. Dobrze, w takim razie mamy, zbliża się, jest już jesień pełną gębą. Co prawda dzisiaj akurat piękne słońce, ale już temperatura spada, więc pytanie jest takie, na co powinniśmy zwracać i jak ta dieta powinna wyglądać? Może jeszcze słówko jedno o tym, żeby mniej zjeść, wystarczy jeść powoli. I nie popijać, bo jeżeli będziemy jedli szybko, to w ten biedny worek zwany żołądkiem wrzucimy mnóstwo jedzenia, potem doleje się jeszcze litr kwasu solnego i soków trawiennych, no i ten biedny żołądek jest rozciągnięty do granic możliwości, a to wszystko się i tak nie strawi, bo to jest źle pogryzione. Jeżeli będziemy jedli powoli, to na bieżąco będą wpadały pogryzione dobrze kęsy do żołądka i napełniały się jednocześnie sokami trawiennymi, czyli zjemy połowę mniej. To jest jedna rzecz. Druga, jeśli nie pijmy ciepłe płyny, jedzmy przynajmniej jeden ciepły posiłek. Tutaj na przykład mamy, to mówimy o tej witaminie C, że mamy pewne niedobory. Trudno będzie ją zdobyć zimą, ale na przykład jeżeli damy substancję, bo witamina C jest też antyoksydantem, też znany termin. Mamy wiele innych antyoksydantów, które nie są witaminami, na przykład zawarte w zielonej herbacie. Czyli jeżeli będziemy pili zieloną herbatę odpowiednio zaparzoną, o tym sobie można poczytać w internecie, żeby nie wrzątkiem, i zimą jeszcze z imbirem, żeby nam nie było tak zimno, to w tym momencie ta zielona herbata zabierze część pracy witaminie C, która się może skupić na ważniejszych rzeczach, które tylko ona jest w stanie zrobić. Czyli takie powiedzmy... Mamy nie wrzątki. Ogólne. I co jeszcze? W takim razie, co powinniśmy jeść w tym momencie? To, co mamy w tym momencie dostępne. Tak natura, już tak powiem, stworzyła. I proszę zobaczyć, że jeżeli zachowamy rozsądek w jedzeniu w stosunku warzyw do owoców, czyli powiedzmy warzywa 4 kg i 1 owoców, no rozłóżmy to powiedzmy na 2 dni, na 3, a nie na 1, chodzi o stosunek wagowy 4 do 1, to w tym momencie ze względu na małą zawartość cukru w warzywach, a z kolei dużą zawartość innych substancji, nie zrobimy sobie krzywdy. Czyli warzywa w tym momencie powinny być dla nas rzeczywiście no, połowa talerza. To podstawa i dobrze, dlatego że chociażby weźmy na przykład taki brokuł. Jeżeli go krótko ugotujemy, minuta, dwie, nie dłużej, to on zawiera bardzo dwie ważne substancje dla nas. Pierwsze to jest alfa-karoten. Reklamuję wszędzie beta-karoten. To jest jego tam powiedzmy siostra, brat, jak zwał, ale jest to substancja, która chroni nabłonek płuc. W ogóle dróg oddechowych.
czyli bardzo nam podniesie odporność, szczególnie zimą. Jeżeli z kolei będziemy zjadać beta-karoten, który ma inne funkcje spełnia w organizmie i będziemy go jeszcze jedli dużo w ketchupie czy w gotowych produktach, gdzie on i tak jest dodawany jako, powiedzmy, konserwa tak naprawdę, ale mówimy z dodatkiem witamin, to w tym momencie przez jakby konkurencję zmniejszymy przyswajalność alfa-karotenu i innych karotenów, które mają też bardzo ważne, ważne funkcje. Czyli jedzmy warzywa akurat w roku krótko gotowane, ze względu na karoten może być długo, ale i tam jest jeszcze druga rzecz, sulforafan. Jest to bardzo, bardzo znacząca, bardzo ważna substancja antyprzesiewnowotworowa. I najlepiej tak jeszcze taki brokuł zjeść z odrobiną musztardy, bo ona odzyska stracone, ten sulforafan stracony podczas gotowania. Czyli na przykład taką wiedzę też trzeba mieć. Czyli powiedzmy, jeżeli akurat brokuł, gotujemy krótko. Cukinie, inne zielone warzywa. Możemy gotować długo i podać na przykład z masłem, czy z jakimś z olejem, który wytrzyma temperaturę wysoką, czyli na przykład oliwa z oliwek, bo w tym momencie rozpuszczalność karotenów w tłuszczu jest duża i dużo więcej tego się przyswoi. I też lepiej nie ze słoika, to z dodatkiem beta-karotenu, tylko naszą cukinię. Dynia. Dynia zawiera mieszankę karotenów. Także to jest tak naprawdę, jak to mówią niektórzy, królowa jesieni. Do placków można dodać, do zupy, no, soki różne, no, rzeczy mnóstwo. Czyli nasze warzywa zimowe, tak zwane dyniowe, prawda? Potem na przykład mamy bakłażan. On jest fajną substancją, jak się na przykład go upiecze, z niego też można zrobić pastę, pamiętam jakieś mutabę, jakoś tak się fajnie nazywa, bardzo smaczne i też ma mnóstwo witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, bardzo ważnych, i mnóstwo tych minerałów. Co mamy jeszcze? Brokuły mówiłem, a nasze korzenne warzywa, czyli po prostu marchewka, pietruszka, one praktycznie są buraki dostępne przez całą jesień. Znaczy cały rok generalnie, tak. Natka pietruszki, jeszcze są takie odmiany, te takie natkowe, czyli krótki korzeń i sporo tego zielska wyrasta, a w tym zielsku właśnie jest mnóstwo żelaza i witaminy C świetnie przyswajalne. A my wyrzucamy często. A my to, no przecież takie niesmaczne, to je... Znaczy ja wiem, że jak ktoś danie zrobi tylko z tego i dorzuci trochę innych rzeczy, no to może nie smakować, ale jeżeli to jest często do naszego jedzenia, to jest super. Robi się soki, czy takie powiedzmy no pulpy z natki pietruszki z cytryną, smaczne to jest, jako sok można dziecku podać i no ja wiem, że natka pietruszki dzieciom mi smakuje. Czyli na przykład mamy wybór warzyw, owoce, to już mówiłem, żeby jeść mniej troszkę. A właśnie, pamiętajmy, jedna ważna rzecz. Czy chcemy się mieć witaminę C, bo to odporność, no to co, patrzymy, gdzie jest witamina C. Dużo witaminy C jest w ziemniakach. No to gotuje ziemniaki, bo nie do końca, dlatego że witamina C jest bardzo labilna termicznie. Co to znaczy? Szybko się rozpada przy przygotowaniu. W takim razie jak zastąpić? A no właśnie, to trzeba szukać innych warzyw. Właśnie natka pietruszki. Nie wierzyć w to, że na przykład tam w bakłażanie czy w innych warzywach gotowanych będzie ta witamina C, bo tam jej prawie nie ma. Czyli jeść warzywa, owoce sporo, ile się da, surowych. Kolejna rzecz, pamiętajmy, bardzo dużo z tych naszych polskich rzeczy, bardzo dużo witaminy C jest zawarte w kapuście kiszonej. O ile ona jest ukiszona, a nie tam kwaszona jakimś octem czy czymś innym. W związku z tym trzeba o tym pamiętać, że róbmy kiszonki. Bo tutaj akurat mi się skojarzyło kiszonki i jeszcze odporność. Na przykład kiszone buraki, sok z kiszonych buraków. Tam mamy mnóstwo bakterii probiotycznych, które bardzo zwiększą naszą odporność. I kolejny raz mamy taki synergizm. Czyli jeżeli będziemy jedli te potrzebne nam bakterie jelitowe, szczególnie zimą, które zajmą się tłuczeniem wrogów w naszym przewodzie pokarmowym, to znowu odciążamy jakby pracę witaminy C, której i tak mamy za mało. Jeszcze tam paru innych witamin, prawda? Natomiast to jest bardzo ważne. Wspomniał Pan właśnie o wielu produktach, ale czy one muszą być w jakikolwiek sposób specjalne przygotowane, czy to my powinniśmy bardziej iść w jakieś zupy, czy one powinny być na ciepło, a może wręcz przeciwnie, bardziej w surówki? Znaczy, dobrze było zjeść na przykład tam, gdzie jest witamina C, na przykład, to jeść raczej rzeczy surowe. Tam, gdzie jest mało, czyli te warzywa, powiedzmy, dyniowate, no to wiadomo, że tam będą z kolei te karoteny inne zupełnie, tam jest tego naprawdę bardzo dużo. I jedzmy z tego zupy, nie wiem, sosy, różne fajne rzeczy, dlatego że to jest aż rozgrzewające, bo jak się taki talerz zje, wróci się z zimna, było na dworze zimno i się zje taką dyniowej zupy, to jest aż człowiek naprawdę tak gorąco w niego wchodzi. Tylko tu pamiętajmy, warto wziąć tylko nie prażone, a wysuszone pestki dyni i wrzucić do tej dyni
zupa szczególnie zmiksowana, to co? Raz, dwa, trzy łyżki i skończyłem. Żeby zupę też pogryźć. To w tym momencie się wydziela ślina, mniej zjemy. To jest bardzo, bardzo ważne. Pamiętajmy, żeby tam, gdzie się da, to gryźmy wszystko. I w jaki sposób, w jakiej wielkości powinny być mniej więcej porcje? Czy nadal zasada 5 posiłków dziennie powinna funkcjonować? Ja to po prostu, jak to słyszę, to mi się zawsze, że tak powiem, no, uśmiech, powiedzmy, na twarzy pojawia. Bardzo dobrze, wyjaśnijmy ten uśmiech. Wyjaśniamy. Wracamy do metabolizmu tego cukrowego, zniszczonego szczególnie zimą. Zjemy coś, co zawiera cukier. W większości jest ten cukier, w większości produktów, poza smalcem. I w tym momencie wydziela się insulina, żeby zmniejszyć stężenie cukru we krwi. Wydzieliła się insulina i z każdym kolejnym zjedzeniem cukru coraz więcej się jej wydziela i dochodzimy do stanu przedcukrzycowego zwanego insulinoopornością i hiperinsulinizmem. Czyli wydziela się dużo insuliny, a organizm na nią źle, za słabo reaguje. Wydziela się jeszcze więcej, aż...